Ubisoft. Tylko dlaczego dźwięku nie ma? O, jest dźwięk. Ciśnij przycisk start. Nacisnąłem przycisk start. O nie, tu jest log 20 FPS. Ale polskie menu przynajmniej. Dobra, obraz. Zmieńmy sobie rozdziałkę, podnieśmy tekstury. Jakie... Lista kombinacji. Ogrody Królewskie. Część Pałacu Królewskiego do... Polski dubbing tu jest. Polski dubbing. Polski dubbing. No ale dobra, niechaj tak będzie. W ogóle jak długi ten książę jest, księciunio? How long? Dwanaście godzin, Matko Boska, to tyle co nasza Kathleen. Czy ja tam słyszałem przez chwilę Kol Angara? Wiatr wieje dokąd chce, lecz pogać radzieckiej wersji. Nieświadomy otaczającego go ty i tak z angielskiego noga jesteś. Oddechem, na łasce i niełasce burzy, która nim włada. Czymże jest ziarnko piasku na pustyni? Ziarnko piasku podczas burzy. Dziewięć godzin nie skończę, co? Fala, to ta z Overwatcha? Fala! Siema. Mówiłem, że nie poszła tędy. Nie, nie, wcale się przez chwilę mnie daj. Jej! A dobra, czy pytanie, czy ja muszę przytrzymywać to, czy... Nie, nie muszę. Ale jeśli mam być szczery, to nawet mi się fajnie gra. Oczywiście zrobiłem psycholog. To jego osioł jak coś, albo wielbłąd. Nie ma się co denerwować. Super. Możemy o tym porozmawiać. Czy wy nie wiadomo za co? Za to zaskoczyłem. Nie jesteś zbyt rozmowcą. O, jakie kombosy. O, patrzcie, używa magii. Możesz sobie uciekać. Ale w tym polski dubbing jest beznadziejny. Ale nie, ja tylko
szukam? Szukasz Fera. Słyszałam twoje krzyki. Ty i twoja dziewczyna powinniście się stąd wynosić. Dziewczyna? Fara nie jest moją dziewczyną. To moja oślica. Ryzykowałeś życie dla oślicy? To bardzo dobra oślica. I w dodatku przenosi ogromne ilości złota. Znikaj stąd. Wszystko będzie w porządku, jeśli nie zobaczą nas razem. Hej, ty! To czy ja? Twoja rada nie była trochę spóźniona. Eliko! Nie, on nie ma z tym nic wspólnego, nie! O nie! O nie! Jak ty? Mam cię. Uciekają! Eliko! Jak to zrobiłaś? Ja nie wiem. Wiesz. Jasne. I to, że umiesz czarować, nie ma związku z tym, że oni chcą nas zabić. Oni nie chcą zabić nas. Jeszcze ci achievement. Chcą zabić ciebie. Dobra, nie musisz mi się zwierzać. Powiedz mi tylko, jak stąd uciec. Nie mogę odejść. Muszę dostać się do świątyni. Nie mogli zabrać na przykład, nie wiem, bobylka. Naprawdę możesz mnie już postawić. Straciłem oślicę. Spadłem z urwiska i dostałem skał. Nie jestem w dobrym stanie. Puść ją! Aż ja jej wcale nie trzymam. Pozwól jej odejść. Przecież ona ucieka przed panem. Wo! Tłusz! Możesz biec? Tak. Hopie, hello, tak ja jest z 2008 roku. Więc gdzie jest ta świątynia? Dobra, choć z dwojga złego, no Final Fantasy jest z 2009 roku. Także no. Ale nie, z jakiegoś powodu mi się ta gra podoba. Fuck! To przydałby się jakiś sprint. Jest tutaj! Mamy... Hej, zaczekajcie! Nie zrobimy wam krzywdy! Dlaczego oni mają takie topory? Ty jesteś księżniczką. Jesteś księżniczką? Kurde, no prawie jak MGL, no. Nad grafiki, ale raczej są gry. A właśnie gry przyjemnie mi się. A mi się przyjemnie w to gra. Ale ta gra ma tak wygląda.
Oni chcą gadać, a ty musisz w nich nakwalać. Byś pogadał pewnie tak, jak już by się skończyło. Ej, to nawet ładnie wygląda. Jak nie lubię pustyni, to serio to fajnie wygląda, no. Taka bajkowa grafika, serio, dobrze działa. Nie no, jak na razie jak gram te 9 minut, to... całkiem fajne, fajne. Takie 2 na 10 bym nawet powiedział. Cóż, a na pewno lepsze to niż taki final. Biało. No biało. No chopie. Chwyć tam ten koniec i pchaj. Co jest w świątyni? Po prostu pchaj. Chyba nikt nas nie goni, musimy się śpieszyć. Te faktycznie, no nie da się tu umrzeć. Skoro tu nie ma złota, to czemu to miejsce? Kiedy też lepiej oceniają niż finala. Gdzieś mnie już wolno zgęcił nie za wajchę. Halo, halo, coś mu się należy. Nie mogę cię znów stracić. Ojcze, nie, błagam cię. Zabij mójca. Kurde, jak gość jest silny. Kurde. Pobiłem ci ojca. Przepraszam. Ojcze! Zabiłem ci ojca. Potrzebujemy lepszego planu. To był zdecydowanie lepszy.
Kurde, jakie akrobacje. Nice one. Musimy się stąd wydostać. No shit. Biegiem, biegiem. Kim oni są? To żołnierze Arymaki uwięzieni wraz z nimi. Wygląda na to, że się. Co to się stało? Uwolnili siły zła. Nice. A tu jednak jestem pios. No tych drzwi się raczej nie otworzy, wiesz? Wow. Uwalniają starożytne zło, z którym będą musieli później walczyć pewnie. No ładne rzeczy. No, trochę tych mechanik tu jest. Jestem ciemnością. Twoim końcem. Będziesz patrzeć na koniec świata. Myślisz, że tego chciałam? Zakładając, że wielki Bóg ciemności po prostu nas nie rozniecie. On się jeszcze nie wyzwolił. Nie tak prędko. Świątynia nadal musi mieć moc, aby go powstrzymać. Coś się stało z żyznymi. Dopiero 15 minut gramy, Uelio. To niemożliwe, że uda nam się zapobiec ucieczce Arymany. Z czym się coś stało? To miejsce stworzono, by więzić Arymany. Te obszary zasilają świątynię energią, a świątynia karmi drzewo. Musimy go powstrzymać. Musimy się stąd wydostać. Dobrze, uciekaj, ale i tak daleko nie uciekniesz. A właśnie wracałem do domu. Miałem więcej złota niż można. Miałbym wino, kobiety. Miałbym takie grube dywany. Takie grube. Ze wściekłym bóstwem i szaloną kobietą. Dobrze. Od czego zaczynamy? Co tam mamy do sobie? Takim dywanem. Żyznych pól się nie dostaniemy. Potrzebowalibyśmy... Zresztą to na razie niemożliwe. Musimy dotrzeć do tych czterech. A potem się zobaczy. Niech ja durwę tę ślicę. Takie grube. Ty zmyśli... Takie grube! Ło, otwarty świat! Takie rajony są zablokowane. Musisz aktywować moc w świątyni, by do nich dotrzeć. Płyty mocy można włączyć w świątyni, o ile Elika ma dość ziaren światła. Użyj, by oświetlić cel podróży, a sami wciśnij X, by go wybrać. I tak to wygląda, no dobra. No patrzcie, otwarty świat.
A, oj tam. Jest piasek. Dlaczego grałem w księdza? Aż w księdza, że zabawne. O, kolejny achievement. Jej. Jest może jakiś speed czy co? Czekaj. Wiesz, o co proszę. Jeśli masz pełne twoje życzenie, spełni moje. To zepsuci, wybrańcy Arymana. Panowali tu 1000 lat temu. Co widzieliśmy? Cała ta ciemność. To był Aryman. Co to było? Sen? Chyba się nie udało. Ej, panie księdzu. To chyba nie tak miało wyglądać. Halo? Ja już jestem w domu. No? No ja jestem w domu od jakichś 5 godzin? Nie, od 4 godzin. Co? No... Jadły dziewczyny. No i bułkę jadłem w piacy. No. Znaczy to nie taki przypał, znaczy no... Nie, to nie, tym razem to nie jest przypał. Takie salta, Jezus Maria. No, palkuj prawie jak w Asasynie. Nie no, ale całkiem przyjemne to się, przyjemnie to się gra. Chodzimy do Cytadeli. Skoro zepsuci wracają na swe legowiska, łowca tu będzie. Łowca bananowca.
Na szczycie tej wieży znajduje się żyzne pole. Uda nam się do niego dotrzeć? Tak. No to ruszajmy na sam szczyt. Co widzieliśmy? Cała ta ciemność. To był Arman. Skoro objawił nam się w wizji, czy to nie znaczy, że to on ją stworzył? To nie wizja Armana. Powstała dzięki mocy Ormazda. Świątynia chce się obronić. Mam wrażenie, że nie jesteśmy tu sami. Gdy dotrzemy na żyzne pole, powinniśmy być bezpieczni. Uratuj mnie! Co takie zrobiłem? Musisz mnie tego nauczyć. Aha, dobra. Te pnącza tak się wkomponowały w tło. No, zrobiłem to. Wow! Co za akrobata? To Spider-Man. No się to jak będzie działał miecz, który mi dałaś. Nic nie. Mam nadzieję. A! Ale to w sumie robi wrażenie. Dlaczego nasi wrogowie uciekają, a nie giną? Aha, bo to jest PEGI 12, dobra. Właśnie w tym przypadku to powinno być PEGI 7.
zazieleniła pole. Ojo, jak to ładnie teraz wygląda. Czekaj, czy ja dostałem przywilejowanego srebrnego achievementa? Co tak ja? Ahriman nie będzie mógł korzystać z jego energii. Więc jest uwięziony? Nie. Musimy teraz uzdrowić pozostałe żyzne pola. Ca, jesteś w świetnej formie, by to zrobić. Ziarno światła. Zabierz mnie do ziarna światła. Czego? Potrzebujesz ich? Wyczułam to instynktownie. Nie wiedziałam, co robić, gdy tu dotarliśmy, ale Ormazd wskazał mi drogę. Kto to jest Ormazd? Miejmy nadzieję, że dalej. Chyba jakiś Bóg. Zbierzmy więcej tych światełek. Nie, ja Ubisoftu. Oczywiście, że muszą być znajdźki. O kurde! Czyli mam zbierać jeszcze kulki, czy co? Aha, czyli żeby przejść całą grę, muszę te kulki wszystkie zaliczyć, co? Tu mogę iść, nie mogę. Aha, czyli tylko te mogę kulki, dobra. Przynajmniej wiemy, jak daleko do końca gry zostało. A propos, gdzie mamy iść? A idziemy. Czyli przejść grę musisz zaliczyć. To by wszystko tłumaczyło. No ale sobie przyjemnie mi się w to gra. Byle mi się nie przyjemnie gra. Ale jestem zaskoczony. W lewo, w prawo, w drzewo. Tak, wtedy. Mapa prawdy ci powie. Halo. Panie książę, czy jak ty się nazywasz w ogóle?
Mapa prawdę ci powie. Hehe. Tak, no w ogóle się w ogóle... Nazwijmy... On się przecież nie przedstawiał, nie? Czyli grałem po prostu bezimiennym. Nazwijmy go, że... Niby spoko. No ale nie do końca. Skacze jak jakaś małpa. O, ale Hemming. No właśnie straciliśmy drogę powrotu. Jeśli nie zdołamy utrzymać się nad zepsuciem, stracimy znacznie więcej. Jeśli poziom zepsucia będzie się podnosił tak szybko, będziemy mieli poważne problemy. Jak ten typu na przykład. Pokaż mi tego typa na przykład. My name. Yes, your name. My name na uwuwe wwe enyetwe wwe ugbemugbem osas. Pardon? Come again. Uwuwe wwe enyetwe wwe ugbemugbem osas. Nie wiem. Niczego nie kochali? Postaraj się przejść suchą stopą. To szaleństwo! This is madness! No, this is Persia! No, brawo. Hoppa. I snowboard, moje... Musimy go sięgnąć, by go powstrzymać. No i proszę. Widzicie, wystarczyło powiedzieć, poprosić. No fajne. Osas.
Co się nawalili i tak mu już zostało. Jego ojciec ma dwa razy dłuższe imię. Lul? No i kraina nagle się zrobiła zielona. Spoko, spoko. Wygląda na to, że możemy się stąd zmywać. Zrób to. Tu jest jedno. Czyli muszę po prostu te kulki zdobywać. Aha. Jeżeli przejść grę, muszę znajdźki znajdywać. Znajdować. A może znajdywać? Jest sobie popykać wiedźmiaki i wino, które jest. A jeszcze nie przyszedłeś? Alki, wstydziłbyś się. Chciałem kupić, ale sklepy nie było. No co za człowiek, no co za człowiek. Mam konto w banku jakoś 50% na gogu. To za 50 zł kupię MUBA. Nie, po prostu nie wierzę w ciebie. Dopiero teraz przejść. I nic cię nie wytłumaczy. Nic cię nie usprawiedliwi. Statkiem jest piękny rej, statkiem na fali, słoneczny rejs. Amparam, param, 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 pam, param, param. Gdzie teraz jesteśmy? To część królewskiego pałacu. Mieszkałaś tu? Z ojcem? Mieszkała tu większość tych, którzy pozostali. Najpierw opuścili dolinę, potem opustoszała cytadela, następnie miasto. Wtedy został tylko pałac. Taka pustka robi dziwne wrażenie. Jeśli nie znajdziemy tu duchów, to na pewno dopadną nas iluzje. Konkubina na nas czeka. Jak się przedostaniemy? Zepsucie musiało zniszczyć mosty. Nie będzie łatwo. Thank you.
jest pod nami. Nie ma za to mostów, które łączyły platformy. Musimy skorzystać z kolumn na dachu, by się przedostać, a potem skoczyć w górę. No tak też można. Księżniczko? No i ją powyzwali. To konkubina, ona... Och, boli. Pozwól uśmierzyć swój ból. Trzymaj się, powstrzymam ją. Co my tu mamy? Księżniczka i jej człowieczek. Dwoje zagubionych podróżników, nie wiedzących dokąd idą, a nie dlaczego tu są. Hoppa, hoppa. Proszę. Wow. Okej. No. Uważaj na jej iluz. A to nie miało sensu. To nie miało sensu. Zadziorny. Niszczysz wszystko na swej drodze? Spróbuj jeszcze raz, człowieku. Zagubieni, zagubieni na pustyni. Mają cel, ale się zagubili. Kto was prowadzi, człowieczku? Kim jesteś? Księciem czy biedakiem? Złodziejem? Szlachcicem? Kupcem? Czy zabójcą? Nie. Mi się ćwiczenie. Och, ja cały czas byłam tutaj. Przykro mi, a tak się starałeś. O. Zostawisz ją własnemu losowi? Nie chcesz z nią być w godzinie potrzeby? On na scenie, człowieku. Przecież i tak cały czas udajesz. Niczego nie zmienisz. Nie potrafisz. Coś, że przydałoby się cutscenki. Życie jest takie niepoukładane. Myślisz, że wiesz, gdzie jesteś, a tu nagle... Wszystko się zmienia. Pożądasz jej, prawda? Ale ona w sercu ma tylko obowiązek. Służy swojemu ludowi. Wiesz, oni się znają od 40 minut, przecież by się nawet nie zakochali. Halo.
dość blisko! Z drogi! Kurde, Wello! Nie zatrzymuj się, błagam! Ty zawsze wiesz, kiedy napisać coś. Arymana albo dotrzeć do komnat pałacowych za czarną bramą. Czarną bramą? Czarna brama? Coś dla mnie. A mi się z jakiegoś powodu skojarzyło, to tylko i wyłącznie z władcą Bielścieni. Ha. Możesz wstać? Nigdy nie wyobrażałem sobie, że stanę na scenie. Dziękuję wszystkim za przybycie na dzisiejsze specjalne przedstawienie. Śmierć konkubiny. Ha, ha, ha. Żyje. Nie można pomarzyć. Myślałem, że po to wchodzi się na scenę. Trzeba marzyć, by być kimś więcej niż się jest. Ale trzeba też być realistą. Inaczej będzie się wiecznie marzyć. Chodźmy do następnego żyznego pola. No i zostało mi tylko to pole, tak? Co jak co, ale z Lofilem lepiej nie być. Co, Wello? Ale ty, nie, ty mówisz o jakiegoś własnego doświadczenia, czy do czego się odnosisz? Jest wysoka, raczej nie ma co skakać. Tak miało być do końca, ale też nie tak do końca miało być. Do czarnej bramki. Dobra, ale co czarna bramka? Aha, w takim sensie. A to ci się udało. No nie mamy pewności. Mamy jedynie pewność tego, że no polski dubbing w tej grze, no no. Cholera jasna, no. Tyle, czy są pozytywni tylko z oślicą? A to faktycznie, to ma trochę, no...
Trochę to zastanawia. Nie jest taki zły, jest tragiczny. Ups. Wszystko gra. Czy ta zepsuta rzecz tu wróci? Jesteśmy bezpieczni. Ahriman nie rzuci swego cienia na uzdrowione pole. Rohan Doros, wasza. To już tak, ja też nie ma jakoś zbyt dużo sensu. Ale no mimo wszystko ma go więcej niż taki final. No i wygląda nawet fajnie. W lewo? Yep, w lewo. O, idziemy do zimowego miejscowościa. Ten tragiczny. Still better than Infamous. No właśnie powiem ci, że nie. Lepsze od Infamous nie było. Cóż, ale na pewno jest no, lepszy od tego pokazanego nam w Battlefieldzie Hardline. Ale tamtego dubbingu to już nic nie przebije. Te zniszczenia to nie tylko działanie zepsutych. Dlaczego mam przeczucie, że jeśli tego nie zrobiło zepsucie, to było to coś jeszcze gorszego? Po ostatniej bitwie z Ahrimanem miasto przejął wojownik. To chyba jego robota. No właśnie, dlaczego? To szaleństwo! Niech no zgadnę. Stoi na żyznym polu? Tak. O, fuck. No, to by było zbyt piękne. O, fuck. Walczymy teraz z jakimś golemem, tak? Oj, matuchno. A bez honoru tak już mogę? A takiej magii, użyj scenery, ja bym go płonąć. O kurde. Posłuchaj własnego honoru! Ahriman nie jest twoim panem, walcz z nim! Dobra, jak mam walczyć z nim przeciwko... Jak to nak jest? Jak mam walczyć... Moja tarcza nie wytrzyma! Chyba nas zabili. Ej, zdeptał ją. Faktycznie, no ciężko z nim. Dobra, ale jak mam otoczenie wykorzystać, jak tu nie ma żadnego otoczenia? Nie ogarniam. Trzyma.
No weź, zmaguj go. Well played. Albo i nie. Albo i tak. To było straszne. No to była dość dziwna walka. Dlaczego próbowałaś rozmawiać z tym czymś? To człowiek, nie rzecz. Nawet jeśli kiedyś był człowiekiem, już nim nie jest. To co uczynił, uczynił dla honoru. Powinniśmy to wykorzystać. Malaby. Ogarnęliśmy kolejne pole, jej. I o wiele ładniej to teraz wygląda. Je tych kulków. Widzisz jakieś wyjście? Myślę, że możemy wyjść tędy. Każde ziarno nam pomaga. Każde ziarno, mówisz. Jeszcze 6 ziarnuszek zostało ci. Co za kozak po dachu łazi? Czy raczej po suficie? Też jak chce. No Spider-Man. Masz dość światełek, żeby aktywnić światło. O, czyli co, przeciśmy już grę? Też czuję, że to nie był dobry wybór. Ale nie potrafią skakać. Albo raczej nie potrafią wymierzyć skoku. Wszystko gra. Ruszajmy. Jazda! Tu jeszcze jedno. W sumie fajna jest taka ta możliwość. Nie umierasz.
Nie jest to tak irytujące. Nie irytuje to aż tak. Że co umrę, że o nie, umarłem znowu, wracamy się do checkpointa, o nie. Walczyliśmy w świątyni, to był zepsuty? Nie, to był żołnierz Arymana. Część z nich została uwięziona wraz z nim. No dobra. Tutaj, tak? Nie, tutaj. No dobra. Nie mogłeś pokazać... Ja słyszałem stamtąd. Nie mogłeś pokazać od razu prostej drogi tu? Myślałem, że gdzieś indziej idziemy. No co za typ? No co za światełek? To nie jest wegetacja, to jest po prostu... Jakie to jest głupie. To jest akurat. Wybierzmy tą czerwoną. Tak to dziwnie wygląda. Co się stało? A ja użyłem płyty mocy. Nie rozumiem, o co słyszałeś? Co? Chyba że... Tak, to Prince of Persia. Proszę ja ciebie, ta z 2008 roku. Ta, która nie... Znaczy, zalicza się do... Prince of Persia, by się nie zalicza. Niby pełnoprawna odsłona, ale niby spin-off. Niby nie spin-off, ale kanon. Ale i nie kanon. Takie, no, dziwne coś. Wow! Jak latają, dobra, nauczyłem się już latać. 12 plus, więc no.
Akurat to jest fajna Prince of Persia, to muszę przyznać. Naprawdę fajnie się w tobie. Eliko, proszę, zrobiłem to dla ciebie. O, a ten żyje. Nasz lud nie musi już wypełniać obowiązku. Drzewo słabnie. To twoje słowa? Czy Aremana? Jeśli tak z dupy wziął. Omraz, gdy zabrano twoją matkę. Gdzie był, gdy go potrzebowaliśmy? Eliko, jestem twoim ojcem! Twoim królem! Lepiej, myślę, że to by lepiej zadziałało jako bajka, już kreskówka, niż gra. No nie, to by lepiej wyglądało, jakby nie wiem, jakaś bajka od nim a la Avatar. Wiesz, gra, tak mi się wydaje. Możemy dotrzeć do kolejnych rzeznych pól. Ruszajmy. No dobrze. Czyli mogę sobie pójść do tych miejscówek. Cztery kolejne, później cztery kolejne, czyli muszę zaliczyć wszystkie te punkciorki, żeby przejść grę. Ale ich zostało 5, 10, 15, 20. Czyli zakładając, że będę robił 5 na strumyczek, albo 4 nawet, to by mi zostało jeszcze 5, nie. Nie, to 5 musiałbym. Tak. Powiedzmy 5 tych klocków na strumyczek i byłoby, no, całkiem sensownie. No ale dobra, w takim razie starczy. Starczy na dzisiaj. Będziemy przechodzić 5 takich klocuszków na stream. Tak się składa, że to jest jedna z lepszych. W inne części Prince of Persia nie grałem, więc nie mogę się na ten temat powiedzieć, ale muszę przyznać, że naprawdę jest super gra. Że nie jest jakaś, nie wiem, super ekstremalnie dobra Game of the Century Edition czy coś. Ale jest przyjemne, naprawdę jest fajne. I prawdopodobnie następny strumyczek zaczniemy od Księcia Persji, gdzie przejdziemy 5 kolejnych klocuszków. I popykamy finala. A teraz zaczniemy kolejną gierkę z MGSL-a, czyli The Turing Test. Jakąś tam grę logiczną, którą nawet w sumie nie wiem. Nie wiem, po co ja to gram.